Marsjanie i Wenusjanki żyli razem w pokoju, ponieważ potrafili szanować swoją odmienność. Marsjanie wiedzieli, że Wenusjankom do dobrego samopoczucia potrzebne jest omówienie wszystkich problemów, że nawet partner nie mający zbyt wiele do powiedzenia może być bardzo pomocny po prostu przez to, że słucha. Wenusjanki zaś nauczyły się respektować marsjańską potrzebę odcięcia się od otoczenia w obliczu stresu. Jaskinia przestała być dla nich tajemnicą i źródłem niepokoju. Marsjanie uzmysłowili sobie, że Wenusjanki atakują ich, obwiniają i krytykują tylko czasowo. Kobiety, odnalazłszy spokój, czują bowiem wielką wdzięczność. Marsjanie dzięki temu, że nauczyli się słuchać, mogli zauważyć, jak Wenusjanki rozkwitają, gdy tylko mogą sobie pogadać. Wenusjanki także odnalazły spokój, kiedy w końcu odkryły, że zaszywanie się Marsjan w jaskiniach nie jest oznaką braku miłości. Nauczyły się być bardziej wyrozumiałe w chwilach, gdy partnerzy przeżywają głęboki stres. John Gray. Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejny odcinek serii Piątkowy Chill Out? Oczywiście, że tak. Zanim przejdę do tematu, chcę bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że nasza społeczność powiększa się, że komentujecie moje filmy, lajkujecie. Dziękuję pięknie za zapisywanie się na moją listę mailingową, za wszystkie piękne maile, które od Was otrzymuję. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna za Was. No dobrze, to przechodzimy do konkretów. Ostatni mój film zakończyłam dwoma terminami do Waszej analizy. Pamiętacie? Pan naprawiacz i domowy komitet doskonalenia. Bardzo mi się te nazwy podobają. Czyli wtedy, kiedy kobieta chce być tylko wysłuchana, chce usłyszeć od męża, partnera, tak kochanie, ojej, naprawdę, rozumiem cię, współczuję wielce. To on nie, już na tacy, 125 rozwiązań, co mamy zrobić. Natomiast kobieta już na starcie uruchamia domowy komitet doskonalenia, czyli ona wie, jak zmienić męża, tudzież naprawi, naprowadzi, żeby wyszedł na ludzi, tak? Więc czyhamy na każdą nadającą się okazję, aby podpowiedzieć delikatnie, co powinien zrobić, aby było jeszcze lepiej w naszym mniemaniu. I właśnie w tej sytuacji kobieta jest święcie przekonana, że mu wyświadcza przysługę, pomaga mu, wspiera go, ale takie zachowanie sprawia, że on czuje się kontrolowany i delikatnie mówiąc naprawiany, a w tym przypadku bardziej niż czegokolwiek mężczyzna potrzebuje tak właśnie akceptacji, akceptacji takim, jakim jest. No i mamy poważne dwa dylematy, prawda? Ale przecież zobaczcie, w sumie żadna strona nie ma złych intencji. My chcemy dla nich dobrze, a oni dla nas. No rzecz oczywista. Ale dlaczego tak się dzieje? Zastanówmy się przez chwilę. Dlaczego to mężczyźni wychodzą z propozycją rozwiązań, a kobiety chcą ich udoskonalać? Aby lepiej zrozumieć motywy swojego zachowania, musimy zastanawiać się nad cechami mężczyzny. Więc jacy są ci mężczyźni? Są to osobnicy, dla których ważna jest siła, skuteczność i osiąganie celów. Często mężczyznom sprawia przyjemność na przykład polowanie, łowienie ryb, szybkie samochody, wiadomości czy też sport. Raczej stronią od książek o miłości czy poradników psychologicznych, a bardziej chcą pokazać, że są silni i zdobywają swoje zamierzone cele. Dlatego w momencie, kiedy kobieta chce udzielać mężczyznom rad, czy też próbuje go zmienić, mężczyzna ma wrażenie, że kobieta sugeruje, że on sam nie wie, co zrobić lub też nie potrafi tego zrobić samodzielnie. A musimy my, kobiety, wiedzieć, że szukanie wsparcia zdaniem mężczyzny może być oznaką słabości. I dlatego też wtedy, kiedy kobieta opowiada o swoich rozterkach, dylematach i chce się wygadać, typowy Marsjanin od razu proponuje rozwiązanie. On myśli, że został poproszony o fachową poradę. Wciela się właśnie w rolę naprawiacza, aby jak najszybciej udzielić porady, a tym samym wyrazić miłość, tak? I pokazać wolę niesienia pomocy. Jednak ostatnią rzeczą, jakiej pragnie kobieta, jest zaproponowane rozwiązanie.
tym samym momencie pojawia się rozżalenie kobiety, a Marsjanin czuje, że jego rada jest odrzucona, a on sam jest niepotrzebny. Tacy właśnie są mężczyźni. Natomiast jeśli chodzi o cechy kobiet, to tutaj pojawia się nieco inna skala wartości. My kobiety cenimy piękno, chcemy być otaczane miłością, zrozumieniem, przyjaźnią. Nasze samopoczucie uzależniamy od naszego stanu uczuć, tak? A także jakości naszych związków. Kobiety raczej nie chcą budować drapaczych mur czy też autostrad. Do spełnienia kobiecie potrzebna jest harmonijna współpraca, spełnienie, bliskie relacje i szczęście w związku. Jak myślisz? O czym zazwyczaj mężczyźni rozmawiają na spotkaniach z kolegami? No, zapewne sprawy zawodowe są poruszane, czy też rozwiązanie jakiegoś dylematu. Wenusjanki potrzebują takich spotkań do wygadania się, zwierzenia, okazania pomocy przyjaciółce, udzielenie wsparcia, a nawet wcielenie się w rolę powierniczki, psychoterapeutki. Ogólnie my kobiety stawiamy na rozwój, duchowość i wzbogacanie naszego życia. Dlatego wychodzimy z założenia, że proponowana przez nas pomoc nie będzie dla nikogo obraźliwa. Ale zwróć uwagę, że w tej sytuacji mężczyzna czuje się urażony, bo dla niego oznacza to to samo, co brak zaufania wobec jego kompetencji. Czyli zobaczcie, kiedy niesiemy mężczyźnie pomoc, on czuje się słaby, niekompetentny, a nawet niekochany. Kobieta tę samą sytuację, czyli niesienia jej pomocy, odebrałaby jako dowód miłości partnera. Zauważcie, niby banalne, a już takie sytuacje mogą wywoływać delikatne spięcia w związku. Przytoczę jeden ciekawy przykład z książki, z której korzystam, przygotowując się do filmu. Mary, wyczerpana, wraca do domu. Relacjonuje Tomowi swój ciężki dzień. Mam tyle pracy i ani chwili dla siebie. Na to Tom odpowiada, powinnaś więc rzucić pracę, wcale nie musisz tak ciężko pracować, znajdź sobie coś, co ci będzie się podobało. Na co Mary mówi, ale ja lubię swoją pracę, tyle tylko, że oni oczekują, iż będę na każde wezwanie. Na co Tom odpowiada, nie słuchaj ich, po prostu rób to, co należy do twoich obowiązków. Mary kontynuuje, właśnie to robię. Niesamowite, znowu zapomniałam zadzwonić do cioci. Tom na to, nie przejmuj się, ona to zrozumie. Mary odpowiada, ale co ona sobie pomyśli, przecież mnie potrzebuje. Tom uspokaja Mary, mówiąc, za bardzo się przejmujesz i dlatego jesteś taka nieszczęśliwa. Mary wkurzona w końcu odpowiada, nie zawsze jestem nieszczęśliwa. Czy mógłbyś po prostu mnie wysłuchać? Tom na to, przecież słucham. Na co Mary, kończąc już rozmowę, odpowiada, i po co ja ci to wszystko mówię? Także tak źle i tak niedobrze. Całe my, prawda, kobiety. Oj, ciężko, czasami mężczyźni mają z nami ciężko. Ale ten przykład dosadnie pokazuje, że my chcemy tylko być wysłuchane, nic więcej. Czyli aby kobieta czuła się kochana i wysłuchana, po naszym powrocie z pracy mąż, partner, bierze głęboki wdech, wydech i kiedy my mówimy na przykład, ale jestem wykończona, druga strona odpowiada, no widzę, że miałaś ciężki dzień. Kiedy kobieta mówi, oni myślą, że wszystko będę za nich robiła i tyrała jak dziki wół. Partner odpowiada, masz rację. Kiedy kobieta mówi, o nie, zapomniałam zadzwonić do Joli, a poprosiła mnie o to. Mąż odpowiada, kiedy planujesz zadzwonić? I tak dalej, i tak dalej. Widzicie teraz różnicę? Autor podsumowuje w dwóch zdaniach najczęściej popełniane przez nas błędy. Mężczyzna stara się uspokoić zdenerwowaną kobietę, przybierając pozę pana naprawiacza i proponując rozwiązanie problemów, czym obraża jej uczucia. Kobieta stara się zmienić zachowanie mężczyzny, kiedy on popełnia błędy, przekształca się to w domowy komitet doskonalenia, spontanicznie doradza i krytykuje. Zobacz, niby mamy na tace podane, co powinniśmy zrobić, czego unikać, ale czy to jest takie łatwe? Myślę, że już tak reagujemy na autopilocie, że teraz bardzo trudno będzie przestawić się, zmienić delikatnie podejście do partnera, ale uważam, że gra warta jest świeczki. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji i nastroju stron,
Ale to, co warto byłoby zrobić, to znaczy, co my kobiety mogłybyśmy postarać się zrobić, to nie udzielać mężczyznom rad i nie krytykować ich. A to, co mogą zrobić mężczyźni dla nas, to spróbować bardziej słuchać nas i zrozumieć to, co my czujemy, a nie tylko to, co mówimy. Wystarczy kilka głębokich wdechów, wydechów, częstym przygryzieniu języka i milczenie. Dacie radę, panowie? Kolejna kwestia, jeśli chodzi o różnicę Marsjan i Wenusjanek, to reagowanie na stres. Autor dosadnie wyjaśnia, że mężczyźni zaszywają się w swoich jaskiniach, a kobiety mówią bardzo dużo, mówią, tak? Brzmi znajomo, prawda, bo my chcemy się wygadać. Może zauważyliście, że w momencie stresujących sytuacji mężczyźni mają tendencję do zamykania się w sobie, izolowania, odcinania, natomiast kobiety bardzo lubią rozpamiętywać wszystko i angażować się emocjonalnie. Czyli jak widzimy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni reagują w zupełnie inny sposób i mają odmienne potrzeby. Mężczyzna musi mieć problem rozwiązany, a kobieta omówiony, wyartykułowany. My kobiety, żeby poczuć się lepiej, naprawdę musimy się wygadać, prawda? Ale nie zawsze nasi partnerzy chcą nas wysłuchać, to znaczy nie czują się na to gotowi. Być może są pogrążeni właśnie rozwiązywaniem swoich spraw w pracy i to im zaprząta ich myśli. W tej samej sytuacji kobieta oczywiście czuje się ignorowana, zaniedbywana i niekochana, prawda? A chodzi tu właśnie o to, że mężczyzna, będąc w ciszy, w swojej jaskini, analizuje potencjalne sposoby rozwiązania jego problemów. Kobieta natomiast swoje stresujące sytuacje czy też pojawiające się problemy w pracy musi wygadać, wypowiedzieć, zwrócić się do kogoś, komu ufa i może opowiedzieć wszystko z detalami. Ale wiadomo, że jak mężczyzna chowa się w swojej jaskini, milczy, jest nieobecny, izoluje się, my kobiety czujemy się dotknięte, zlekceważone i mało znaczące, prawda? Choć jeżeli mężczyzna na swój sposób zmaga się ze swoimi dylematami, nie możemy my oczekiwać od niego, że nagle będzie komunikatywny i wszystko nam przedstawi, kawa na ławę. Nie, bo to nie jest w jego naturze. To tak samo jak nie możemy oczekiwać od nas kobiet, że będziemy spokojne i zrównoważone wtedy, kiedy właśnie jesteśmy wkurzone i poirytowane, prawda? Choć tak na dobrą sprawę, jeśli facet gdzieś tam izoluje się, chowa po kątach, to jak mamy się czuć? Przecież wiadomo, że możemy poczuć się zlekceważone i zaniedbane, no oczywiste. I tu dobrze byłoby, aby mężczyźni uzmysłowili sobie, że takie zachowanie jest trochę krzywdzące dla kobiet. I uzmysłowienie sobie tej kwestii, czyli różnorodności, reagowania na stresujące sytuacje, może uniknąć wielu kłótni i nieporozumień. Myślę, że jeszcze wrócę do tej kwestii w kolejnym filmie. Spróbuję również zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie wpłynąć na osobę, którą kochamy. Oj, lista różnic między kobietami a mężczyznami robi nam się coraz dłuższa. Myślę, że pewnych kwestii jesteśmy świadomi, ale też mogą pojawić się takie przemyślenia, jak: kurczę, szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałam, prawda? Że nikt mi nie powiedział. Ale pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, aby wprowadzić delikatne zmiany do swojego życia, bo pracując nad naszym związkiem, a trzeba robić to bezustannie, być może sprawi to, że nasza miłość odżyje, związek może stać się pełniejszy i bardziej satysfakcjonujący. Co ty na to? Masz jakieś przemyślenia, konkluzje na temat tego, co powiedziałam dzisiaj? Podziel się proszę opinią, będzie mi bardzo miło. Tymczasem wspaniałego dnia ci życzę. Pamiętaj o trosce i miłości do samego siebie. Otaczaj się dobrymi i wartościowymi ludźmi. Dbaj o kondycję zarówno psychiczną, jak i fizyczną. A wszystko inne będzie się układać po twojej myśli. Pozdrawiam cieplutko i do zobaczenia niebawem. Nina.